Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu i witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Zagrajmy w Pokémon Leaf Green. Poza nagraniem nie próżnowałem, zresztą sami zobaczcie. Mam ponad 300 tysięcy w kieszeni, no i bez obaw, nie oszukiwałem nic z tych rzeczy. Zresztą możecie też zobaczyć na czas gry, 51 godzin, no cóż, jest on bardzo długi. I właściwie co do farmienia kasy, no to za chwilę wam pokażę sposób, jaki wykorzystałem. Ogólnie opiera się on o Pokemona Miał lub Persian, bo Persian to jest ewolucja od Miał. Ja w tym wypadku sobie złapałem Miał, który miał 31. Miał, który miał 31 level. No i właściwie przez tę taktykę go wyewoluowałem przez przypadek, bo biłem mu level, no i od 28 bodajże on ewoluuje już. No i tak, taktyka opiera się na tym, że Miał albo Persian ma taką specjalną umiejętność, która nazywa się Payday. Ktoś z was już o tym pisał, że to jest bardzo dobry sposób na farmienie pieniędzy, ponieważ gdy rzucimy to w przeciwnika, no to tam zyskujemy w zależności od levela ileś kasy. W moim przypadku teraz na tym 34 levelu zyskuję za jeden taki payday 340, czyli chyba za level będzie po 10. No i za każdym razem, kiedy rzucimy tym paydayem we wroga, no to zyskujemy tam w zależności od levela tę kasę. Do tego jeszcze sobie użyłem rest, bo w sumie nie potrzebowałem tego TM-u za bardzo, a na tym Pokemonie jest to przydatne, ponieważ jak farmimy sobie na innym Pokemonie właściwie te kasy, no to on nas tam może nieźle uklepać. No i jeszcze jedna sprawa to to, że ten Pokemon ma na sobie item Amulet Coin, który jeszcze dodatkowo tam podwaja kasę. No i w sumie co? W sumie jak podwaja kasę, no to chyba źle obliczyłem na początku, ile dokładnie to daje ten payday. No ale zresztą sami zobaczycie, wam pokażę, w jaki sposób to wykorzystywałem. Z góry mówię, że to nie jest moja taktyka. Ktoś z was o tym już pisał pod odcinkami. Ja miałem świadomość tylko o takiej umiejętności. Zagłębiłem się w temat, zobaczyłem, że ktoś fajnie to umiał wykorzystać tutaj w Rack Tunnel. No i również tak zrobiłem. Wydaje mi się, że było spoko, bo w końcu wszystko się udało, dużo tego nafarmiłem. Ogólnie trzeba sobie trafić na Geodude'a, dlatego że Payday nie jest efektywny przeciw niemu, więc mu od razu HP nie zdejmiemy. A druga sprawa jest taka, że on może zwiększyć bardzo swoją obronę, więc musimy przedłużać walkę za pomocą na przykład Pokefletu, bo to jest darmowe przedłużanie walki. Pokeflet jeszcze dodatkowo może nas rozbudzić z rest. No i widzicie, Defense Curl, i on sobie już obronę tutaj podkręca. No i musimy tak sobie farmić, aż on podkręci sobie obronę na maksa, także już nie będzie mógł w ogóle sobie jej zwiększyć. No, raz na jakiś czas tu Magnitude użyje, dlatego musimy później się wychilać za pomocą rest. A po co w końcu po tym marnować? Ja i tak tego TM-u na moje Pokemony nie miałem zamiaru wykorzystywać. No dobra, jeszcze ma tam trochę. O, już. Już właśnie podkręcił sobie na maksa, nie może mu wyżej się podnieść ten defense, więc używamy Payday. Jest też jakaś tam szansa, że nam kryt wleci, no i to jest głupie. Ale jeśli nie wleci, no to możemy spokojnie 20 razy Paydayem mu wywalić, no i to się tak fajnie skaluje, że przy moim obecnym levelu to tam chyba nawet, no tak prawie 7000 mogę uzbierać z jednej walki, jeśli żaden kryt nie wleci. No i niestety wleciał kryt. Więc widzicie, że to w taki sposób działa. No niestety. Więc zarobię tam chyba z 2000. No nie udało się, dobra. Zarobiłem, no 2700. Gdyby kryt nie wleciał, no to mógłbym to farmić aż tam do 20 i by było prawie te 7000. No, a za jeden cios Amulet Coinem i w ogóle daje mi dokładnie, już wam pokażę, daje mi 340, no tak jak mówiłem, tylko tam jeszcze jest ten Amulet Coin, który podwaja te liczby, więc pewnie jakoś się to tam skaluje z levelem, dokładnie nie wiem ile, nie wgłębiałem się. No ale dobra, w końcu jak już mamy kasę, no to trzeba ją wykorzystać. Ja jeszcze sobie pójdę do centrum Pokémon, odłożę Persiana, bo nie będę go raczej potrzebował, chociaż kto wie, bo jeszcze jest jedna taka ciekawa umiejętność, która może się przydać, ale może to nie w tym odcinku. To sobie wezmę Bicze.
Dlatego jeszcze może przesunę tego Moltresa tutaj, żeby był obok kolegów. No, jest fajnie. Tak, tam względy estetyczne. Dobra, no to lecimy do Celadon City i prosto do Game Cornera. Ponieważ w Game Cornerze możemy za kasę kupić sobie te tokeny i tak dalej, te monety. No i później możemy je wymienić na nagrody. I nagrody są bardzo fajne, do nich za chwilę przejdziemy. Teraz będę musiał sobie na maksa całą kasę wydać, te 300 tysięcy, naprawdę. Więc przygotujcie się, że teraz trochę tego kupowania będzie, klikania. Swoją portmonetkę możemy zapełnić tam do 10 tysięcy monet. Więc będziemy musieli na kilka razy tu przychodzić. Dobra, i teraz po 50. No i to jest max, nie możemy więcej. Więc wychodzimy i idziemy tam do puli nagród. Zobaczyć, co jest grane. Po środku były pokemony, z tego co pamiętam, do wymienienia. Chyba dobrze mówię. To po prawej były TM-y. I tak, pierwszy TM to jest Ice Beam. Bardzo chciałbym go mieć. Myślę, że dam go Gyaradosowi, więc kupuję. No i dalej co mamy? Tu był jeszcze Iron Tail. Tak, Iron Tail. Tu był Thunderbolt. Thunderbolt, wiecie co, z Thunderboltem jest o tyle się pokomplikowało, że chciałem go dać Alakazamowi, ale sprawdziłem sobie i nie możemy mu go dać, po prostu się nie uczę. Dlatego myślę, że Alakazamowi zostawimy już sobie ten Shockwave, a Thunderbolt damy komuś innemu. Myślę, że Gyarados też może się nauczyć, więc chyba Gyaradosowi damy. To wtedy jeszcze będzie dodatkowo dobry na wodę i flying. No, to może się jakoś przydać na przeciwnego Gyaradosa na przykład, od naszego rywala. I tak, tu jest Shadow Ball. Niestety jeszcze go nie mogę teraz kupić, dlatego że mi coinów brakuje, ale jest na niego potrzebne dokładnie 4500. No to za chwilę pójdziemy i Shadow Ball damy Nidusowi. No bo chyba to będzie najbardziej opłacalne, ale w sumie za chwilę o tym opowiem więcej, jak będziemy to sobie używali. No i tak, będę potrzebował 4500, to będzie 7500. Dlaczego 7500, zaraz powiem. No chyba mi nie starczy. Możemy jeszcze kilka razy poklikać. Albo idealnie. Nie wystarczy mi niestety. Patrzcie, jak się złożyło. Akurat mi brakuje tylko 300. Dobra, to nieważne, to jeszcze w następnym odcinku przyjdę albo coś. W sumie i tak będę musiał jeszcze tę kasę farmić, dlatego że jeszcze muszę mieć na poty i na takie inne rzeczy, na ligę. Więc dobra, kupimy sobie ten Shadow Ball. No, i mamy Shadow Ball. I jeszcze jednym TM-em, który tu jest, to jest Flamethrower, ale to już ma Vicha, więc ja tego nie potrzebuję. Tutaj są Pokémony, tak? Tak. Abre mam, Clefairy, Pinsir, Dratini. Nie potrzebuję, bo mam. No i Porygon. Może kiedyś w przyszłości. Nie obiecuję, ale możemy się tego w sumie kiedyś podjąć. 6500. No i tu jest jeszcze jedna pula nagród. Smog Ball. Nie. Ja chciałbym... ogólnie może przedstawię, co ja chciałem tutaj kupić. Niestety na wszystkie trzy mnie tutaj nie stać. Ale Miracle Seed to jest item, który właściwie zwiększa nam umiejętności, znaczy zwiększa moc umiejętności typu trawiastego. To jest właściwie to samo, tylko zwiększa umiejętności typu ognistego. No i to zwiększa umiejętności typu, zwiększa moc umiejętności typu wodnego. Dlatego wydaje mi się, że to będzie idealne dla naszego Radiansa, to dla Vichy, a to dla Gyaradosa. No niestety na wszystkie trzy mnie nie stać, bo trochę mi zabrakło tej kasy, no ale kupię co mogę. To może na razie dla Gyaradosa i dla Vichy. Niech będzie. Dobra, i to by było tyle, jeśli chodzi o te zakupy w Game Corner. Tyle wygrałem rzeczy, a nie grałem wcale, hehe. Dobra. I teraz zobaczymy, jak się sprawy mają z umiejętnościami, bo tutaj trochę komplikowania będzie. No i tak, tu mamy Shadow Ball. Shadow Ball możemy dać albo Nidusowi, albo Magiemu.
czy magii, no po prostu magii, bo to jest ona. Magii nie zamierzam dawać z prostej przyczyny. Ghost, umiejętności typu Ghost, a Shadow Ball jest właśnie typu Ghost, są dobre przeciwko Pokemonom psychicznym i przeciwko Pokemonom też typu Ghost. Więc jeśli trafię sobie na takiego ducha, no to on też będzie na mnie super efektywny. No i wydaje mi się, że to nie jest aż tak opłacalne. Za to jakby Nidus dostał tego Shadow Balla, no to wydaje mi się, że wszystkie Gengary, Huntery i takie inne frajery będą po prostu się mu kłaniać w tym momencie. Bo będzie dobry, no i tam nie oberwie za bardzo. Jak trafi na jakiegoś ducha, no to też go wyrekci, będzie super efektywny i tak bardzo nie ucierpi jak magii. Więc, a w dodatku też inna sprawa jest taka, że widzicie, że umiejętności Nidusa są dość słabe, będziemy chyba wszystkie wymieniać, chociaż Strength bym zostawił nawet, bo HM i te sprawy, ale będziemy tutaj wymieniać, na przykład Mega Horn się w ogóle nie przyda, bo to jest umiejętność, która jest dobra na Pokemony psychiczne i te ciemności. Wydaje mi się, że takich nie ma raczej, no i nie będzie to super przydatne na ligę, więc Shadow Ball sobie za to wezmę. No i teraz Nidus sobie wkuwa. No i dobra, jak się sprawy mają z innymi umiejętnościami? Myślałem o tym, żeby Earthquake dać Etherowi, ale wiecie co, chyba tego nie będę robił. A dlaczego? Dlatego, że Hyper Beam chcę zostawić, Ancient Power myślę, że też, bo to jest, no to jest dość dobre. Jeszcze boostuje nam statystyki, ma tam 10% szans na to, że nam podniesie parę tam chyba speed, atak i takie inne. Fly, myślę, że HM i te sprawy to zostawię. No i za Super Sonic mogę zamienić sobie i dać tutaj wstawić Double Edge, który zdobywamy wkrótce. Dlatego Earthquake tutaj raczej nie ma miejsca. No i myślę, że też nie będzie tak przydatny akurat na tym Pokemonie. Kurde, chcę z tego wyjść. No i co jeszcze tutaj mamy, co kupiłem? O, to na górze pewnie wszystko jest. O, tu jest Ice Beam, no to Ice Beam Gyaradosowi. I teraz tak, moi drodzy. Dragon Dance tutaj w ogóle nie będzie przydatny, ponieważ wszystkie umiejętności ofensywne biją po prostu ze Special Attack, więc jeśli sobie będę boostował sam atak, no to nic mi to nie da. No więc wolę zamienić sobie na przykład na Ice Beam. No i niech wkuwa. No i tutaj jeszcze kupiłem Thunderbolt. No to mogę również dać Gyaradosowi. To będzie dobre na inne wodne Pokemony i na inne Pokemony typu Flying. A Dragon Rage bije stały damage, no to i tak nie będzie super efektywny na żadne smoki. A na inne smoki mamy Ice Beam, no to myślę, że z takim team compem, takim movesetem sobie poradzimy. Do tego jeszcze na 55 levelu nasz Gyarados uczy się Hyper Beam i to sobie wstawimy za Hydro Pompę i będzie cacy. No i to by chyba było wszystko, chociaż jeszcze nie, możemy pobawić się jeszcze w tę umiejętność. To jest umiejętność, która zwiększa nasz Special Attack i Special Defense i to możemy dać magii. Wiem, że magii się uczył tego, ja właściwie odrzuciłem to, no ale w obecnej sytuacji mogę zamienić za teleport, ponieważ teleport już w ogóle, ale to w ogóle nie jest przydatny, odkąd mamy fly. No mamy fly, to i tak w sumie możliwości są te same, no. To możemy za teleport wziąć i będziemy sobie tam boostowali special attack i special defense, będzie ok. No i czy to wszystko? Co jeszcze mogę komu dać? Fire Blast. Nie, chyba nie. No, to chyba byłoby w tyle, jeśli chodzi o to. I obiecałem wam, że zajmiemy się również itemami, które opuściłem w poprzednim odcinku. Więc może zaczniemy sobie od Sevii Islands, bo tam sporo opuściłem. No i jeszcze musiałbym sobie wziąć Pokemona, którego nauczę Rock Smash. No dobra, no to weźmiemy sobie jakiegoś Rattatę, kogo odłożymy w bicze, bo nie ma żadnego HM-u, to na razie się nie przyda. No i Rattata, gdzie jest Rattata? Rattata. Trzeci level. To wygląda tak majestatycznie. Tak, TM Case do góry,
no i jest Rock Smash. Kiedyś to był problem, jak w drugiej generacji Rock Smash nie było HM-em, tylko TM-em, no to wiecie, tam jedno na grę to było słabo, ale teraz spoko. Fajnie, że to poprawili. Tak samo chyba było w sumie z Flashem. No i czy coś tu jeszcze będę zmieniał? Raczej nie. Dobra. No to lecimy na Savvy Islands. O, rower. To najpierw się wybierzemy tam w to miejsce, gdzie było dużo itemów i tym podobnych rzeczy. Właśnie tam obok Moltresa, tej siedziby. A później pójdziemy sobie do Power Plant, ponieważ tam opuściłem, z tego co pamiętam, chyba jeden item albo stwora. No i jeszcze się tam rozejrzymy, ale łapać raczej nie będziemy. Dobra. No to tutaj już widzimy, są kamienie. No i mogę sobie je rozwalić. Ratata daje radę. Ratatatata. No. I będę mógł właśnie w taki sposób kamienie rozwalać. A Perszana już złapałem. Znaczy nie złapałem Perszana, ale miał, ewoluowałem. No to wybaczcie, ale też się tego nie spodziewałem w pewien sposób. Więc wybaczcie, że bez was nowego Pokemona zdobyłem. No i czasami właśnie z tych kamieni może nam jakiś Pokemon wylecieć. Z tego co pamiętam, no to item chyba jakiś też. No i tak, jest tutaj item Carbos, no dobra. To kolejny do statystyk, to się jeszcze przed ligą przyda. No i do góry. Tutaj było kolejne takie miejsce. No i tu mamy Ifer, no okej, przyda się. Jest tu jeszcze jakiś secret w piasku, nie, chyba nie. Chociaż jeszcze bym się rozejrzał tu. Nie chcę pływać. Nie ma. Dobra. I tutaj chyba też coś opuściłem, tak mi się coś wydaje. Tu po lewej nie byłem. Jest tu coś w ogóle? Chyba nie. Wszystkich tutaj już oblukałem, no to raczej nic nowego nie będzie. Dobra, no to wychodzimy. Byliśmy w tym spa w poprzednim odcinku, no to żadnej niespodzianki już tu raczej nie ma. No jeszcze tam na górze sporo miejsca zostało do odwiedzenia, oblukania. A już jakieś tentakule atakują. Są tu sekrety? Zawsze patrzę, jak są tak podejrzanie umieszczone skały, to zawsze patrzę. O. Dobra, nie ma. No i tak, tu jest typek, możemy z nim zawalczyć. Dobra, to walczymy. Za pomocą kogo? Giaro może, bo Giaro trzeba wbić 55 na Hyper Beam. O, aha, on z nami nie chce walczyć, on chce nas nauczyć Explosion. Czyli samodestrukcja tak jakby, która więcej zadaje. Nie chce. Po co? Tu jest zespół R? No, próbują tu kopać, bo ich szefostwo mówiło, że tutaj jakiś skarb jest. Powinien być. Aha, spoko. Dobra, czyli mam im w drogę nie włazić. No to może pójdziemy na lewo, tam gdzie ostatnio. Jest tu jakiś sekret czy coś? Nie. Nie ma. O, coś mnie zaatakowało. Dobra, w sumie to użyję surf. Może dobiję sobie level. Rower, żeby była lepsza muzyka. Firo. No i patrzcie, Thunderbolt, po prostu boska umiejętność. Boski moveset, zawsze na kogoś. Dobry. No i co, tu też nic nie ma. Jestem zawiedziony. No i tu jeszcze jakaś pani chce z nami walczyć. Hitmonchan. Ice Beam tu nie będzie dobry. Ozmisowałem jeszcze. To może surf? O, bo surf tu najwięcej by biło. Oprócz pompy. Ale pompa może nie trafić. Dobra, to by było tyle. Jeszcze tu coś jest. O. Patrzcie, na jednym klocku akurat Pokémon mi wylazł.
Jaki niefart. Dobra, a tu jest Dire Hit. Nie, to raczej nie będę używał. No i znowu, Firo, uspokój się. No i tak, jeszcze pójdziemy na lewo, zobaczyć, tutaj. O, tu biliśmy się z tym typem. Tu nic nie ma. A jest, jest Ultra Ball, tu był. No widzicie, zawsze się sprawdza te miejsca. Bo często tak, takie sekrety są. Akurat w takich dziurach wydrążonych w mapie. Dobra. Tak, żeby jeszcze zdążyć tam Power Plant zwiedzić. Znaczy, zebrać tam item. O, atakują mnie. Geodude. Z tego co pamiętam, no to Geodude i Gravelery się uczyły Self-Destruct na jakimś poziomie. Dlatego no to było ryzykowne. Wolałem właśnie z tym Perszanem iść tam na te mniejsze levele. Niż jakbym miał zostać uszkodzony. W sumie rozwalimy sobie ten kamyczek, może jakiś item będzie. Nie, dobra, nie ma. Jeszcze tu posprawdzamy. Tu nie. I tu właśnie był item. Mam jeszcze zagadkę taką z tych rzeczy. I Geodude. Dobra, no to w sumie możemy sobie popchnąć. No i co w tym takiego? To nie jest trudne przecież do wykonania. Może to był sekret? Może, nie wiem. No nic trudnego. Firestone, no w sumie. Raczej mi się nie przyda. Tutaj coś było? Nie. A po lewej stronie? Bo tu jeszcze nie byłem. Jest jeden item, a tu? O, jest, Firestone, kolejny. Sporo ich. I Ultra Ball. Dobra. No i tu... Tam był Moltres. Czy coś tam jeszcze było? Raczej nie, chociaż sobie zobaczymy. Puste miejsce po Moltresie. Nie, tu nawet przejścia nie ma. Dobra, to raczej to odpada. Okej, no to wychodzimy stąd. Nie ma co tu dłużej przebywać. Idziemy na Power Plant. Musimy się najpierw z tej wyspy, z tych wysp wydostać. No to jesteśmy w Vermilion. I teraz lecimy. Lecimy, lecimy tu. I do Power Plant. I tam wydaje mi się właśnie, że to co myślałem, że jest pułapką, elektrodem, no to jednak nie była pułapka, tylko item. I chyba nawet TM. Z tego co pamiętam. Dobra. Może będę biegał. Po prostu. Nie, to było tam dalej. A tak to raczej itemów nie opuszczałem, więc chyba wszystko pozbierałem. Tylko ten jeden mi akurat tak został. Powiedzmy. Ej. Dobra, no i jest tu item. O, i jest to Thunder. No i właściwie jest to taki item. Jest to umiejętność konkurencyjna do Thunderbolt, tylko z tego co pamiętam, no to ma mniejszą celność i ma za to większy atak i ma mniej PP. Więc możecie sami wybrać co wolicie. Ja wolałem Thunderbolt. No i w sumie to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Poza nagraniem jeszcze sobie pofarmię kasę, żeby było i na potki przed ligą i w ogóle wszystko. Do tego jeszcze, żeby było na ten, co tam opuściłem, Miracle Seed chyba, do Venusaura. No i myślę, że też przydałoby się jakieś tam itemy jeszcze pozbierać dla naszych poków. Na przykład Twisted Spoon, ta taka wykręcona łyżka, która zwiększa psychiczne umiejętności naszemu magiemu. No i wydaje mi się, że byłoby spoko, tylko na tę łyżkę i takie inne rzeczy jest chyba mało procent szans. Tam możemy za pomocą umiejętności Tifium zdobyć od innych Pokemonów. Nie wiem, popróbuję jeszcze sobie poza nagraniem i zobaczymy. Dobra, no i w sumie w przyszłości liga. Mam nadzieję, że wam się podobało, więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, do zobaczenia, no i cześć!